Witamy na kolejnej debacie w ramach festiwalu imienia Jacka Kuronia, tym razem poświęconej Europie socjalnej. To jest bardzo takie płynne pojęcie, które wszyscy, zwłaszcza na lewicy, odmieniają przez różne przypadki, nie do końca wiedząc, co ono może tak naprawdę znaczyć. Chcemy dzisiaj podyskutować o tym, co można zmienić w polityce gospodarczej, w polityce społecznej w Europie, tak aby wyprowadzić nas wszystkich z kryzysu i, mówiąc nieco patetycznie, zbudować nieco lepsze społeczeństwo. Dyskutować na ten temat będą bardzo zacni, znani wielu, znani też Państwu goście, pan profesor Jerzy Osiatyński, pan profesor David Ost oraz pan doktor Günther Horcecki, wieloletni działacz Związku Zawodowego DGB, urzędnik rządu Nordrhein-Westfalii, a wcześniej jeden z członków rządu kanclerza Gerharda Schrödera. Dyskusję poprowadzi Agnieszka Lichnerowicz z Radia Tok FM. Ja jeszcze zanim przekażę głos, chciałbym zapowiedzieć jutrzejszą debatę. O godzinie 19 będziemy dyskutowali z profesor Marcy Shore oraz z profesorem Jarosławem Hrycakiem o etosie buntu i o rewolucjonistach z Europy Środkowo-Wschodniej w kontekście historycznym i w kontekście współczesnym, przede wszystkim w kontekście wydarzeń ukraińskich. Jutro zapraszam na debatę, przepraszam, w sobotę 14 czerwca zapraszam na debatę Solidarność według kobiet w barze Studio o godzinie 16. Będzie Shaina Penn, Ludwika Wujec, Alicja Wancerz-Gluza, Aleksandra Niżyńska i poprowadzi Maria Klaman. A także o godzinie 12 zapraszamy na, w niedzielę o godzinie 12 zapraszamy przy placu Wilsona, przy wejściu do parku imienia Stefana Żeromskiego, na żoliborski spacer zaangażowany śladami Jacka Kuronia. Tymczasem chciałbym oddać głos panu Knutowi Detlefsenowi, dyrektorowi Warszawskiego Biura Fundacji imienia Friedricha Eberta, przy współpracy której organizujemy festiwal oraz tę debatę, a następnie pani redaktor Agnieszce Lichnerowicz. Dziękuję bardzo. Dobry wieczór państwu. Teraz też możemy próbować, czy tłumaczenia działa albo nie działa. Ja chciałbym mówić po niemiecku i ja jestem w pewnym sensie test techniczny. Sehr verehrte Damen und Herren, liebe Freundinnen und Freunde, ich freue mich sehr, Sie, euch heute Abend hier in der kritischen Politik begrüßen zu können. Und ich freue mich sehr, dass wir hier ein interessantes Panel, eine interessante Diskussionsrunde zusammengestellt haben, um da ein wichtiges Thema, soziales Europa als Antwort auf die Krise zu diskutieren. Für uns als Friedrich-Ebert-Stiftung, das möchte ich vielleicht einmal ganz kurz erklären, ist es sehr gut und schön und wichtig, dass wir dieses gemeinsam mit der Kritika Politichna in dieser Woche während des Kuron-Festivals tun können, dass wir viele wichtige aktuelle politische Themen gemeinsam diskutieren, ganz im Geiste, denke ich, Jacek Kurons Antworten zu finden auf die Herausforderungen unserer Zeit, sei es die Herausforderung der Bildung, was wir wie wir die Bildung weiterentwickeln am Dienstag oder heute, wie wir einen Sozialstaat in Polen vielleicht aufbauen, in Europa weiterentwickeln, in Deutschland umbauen, in anderen Worten, wie wir Sozialpolitik im weitesten Sinne zukunftsfähig machen und so tatsächlich positive Veränderungen für die Bürgerinnen und Bürger erreichen, wie wir die Arbeitswelt weiter humanisieren können, wie wir eine Rentenpolitik machen, die gerecht ist. Und viele weitere Fragen werden sicherlich heute zur Sprache kommen, die wichtig sind, glaube ich, für das gemeinsame Europa, aber auch für das Zusammenleben in unseren Gesellschaften. Denn letztendlich wird es ja darum gehen, wie wir den Sozialstaat in den einzelnen Gesellschaften stark machen können und welchen Beitrag Europa dabei leisten kann. Dieses nur als kleine Vorrede. Die Friedrich-Ebert-Stiftung, das möchte ich in diesem
Zusammenhang nur kurz erwähnen, ist die Stiftung, eine deutsche politische Stiftung, die Stiftung für soziale Demokratie. Und wir arbeiten in Polen eben so lange wie auch die, seit den 70er Jahren, seit des Besuchs von Willy Brandt am 7. Dezember 1970 und letztendlich dem Beginn der deutsch-polnischen Beziehung, aber mit einem Büro eben seit 25 Jahren, eben seit Anbeginn der Transformation in Polen. Und deswegen interessiert es uns sehr, mit Ihnen, mit euch eben auch über die Realität hier in Polen und auch die Ergebnisse der Transformation und wie diese weitergehen soll, zu diskutieren und natürlich auch, was Deutschland und Polen gemeinsam in Europa tun können, damit dieses Europa ein gerechtes, ein solidarisches und auch ein freies Europa ist und bleibt. In diesem Sinne, wenn Sie mehr interessiert, was Sie tun, besuchen Sie, das ist jetzt dann mein Werbeblock, besuchen Sie unsere Website, wir haben viele Publikationen, viele interessante Veranstaltungen zu dem Thema, was wir heute diskutieren. Und auch auf Facebook finden Sie uns natürlich. Und ich bedanke mich sehr bei Ihnen, dass Sie heute hierher gekommen sind. Und ich bedanke mich sehr bei der kritischen Politik für die Zusammenarbeit und dass wir dieses hier zusammen machen können. Vielen Dank. Dzień dobry, witam Państwa. Ja bym jeszcze tylko słowem dodała, że oczywiście kontekst tej dyskusji, oprócz tego, że jest to dyskusja w ramach festiwalu imienia Jacka Kuronia, czyli poszukiwanie, zastanawianie się nad tym, jakie recepty dziś Jacek Kuroń mógłby przedstawić albo w jego duchu, to oczywiście odbywa się też ta nasza debata w kontekście debat towarzyszących 25. rocznicy 25 lat polskiej wolności i tego, co my z tą wolnością zrobiliśmy i co chcemy z nią my Polacy dalej robić. I oczywiście w kontekście tych dyskusji kryzysowych, które toczą się w Europie i toczą się od wielu już lat, od wybuchu kryzysu i wydaje mi się, że są w impasie między tymi dwoma w uproszczeniu wizjami wychodzenia z kryzysu, czyli jednej stawiającej na dyscypliny finansowe, równoważenie budżetu, a drugiej bardziej może krzyczącej, płaczącej, domagającej się, że z takim kosztem społecznym, tego robić nie można. I ja bym właśnie dlatego może z powodu tych kontekstów zaczęła od pytania do profesora Jerzego Osiadyńskiego. A to dlatego, panie profesorze, że rok temu wygłosił pan taki esej i wydaje mi się, że on no powinien być jakby nawiązanie do niego, czy tego, o czym pan mówił rok temu przy okazji no podobnego zdarzenia, będzie dobrym początkiem, czy zarysowaniem tego, o czym możemy rozmawiać, czyli co lewica mogłaby dziś zaproponować, co socjaldemokracja mogłaby dziś zaproponować. Dzień dobry państwu. To jest oczywiście pytanie bardzo szerokie i szczerze mówiąc, tak szeroko ja na nie nie umiem odpowiedzieć. Część tej sali wie, dlatego że spotykamy się tutaj mniej bardziej regularnie. Ja się zajmuję głównie teorią ekonomii i rachunkami narodowymi, prawda? I mogę na to patrzeć z punktu widzenia polityki gospodarczej czy bilansów rachunków narodowych. Ale myślę, że zacznę jednak od pewnej takiej sprawy bardziej ogólnej, która była moim zdaniem dominantą myślenia Jacka. On chciał społeczeństwa inkluzywnego. To było zawsze dla niego od początku, prawda, od tego okresu harcerskiego i później. I także, przechodzę teraz do tego 25-lecia, tu jest olbrzymi skok, w rządzie Tadeusza Mazowieckiego, Hani Szkłowskiej, gdzie żeśmy byli w tych rządach członkami gabinetów, ta jego stała troska o to, żeby możliwie jak najwięcej ludzi, którzy musieli tracić pracę, a przynajmniej wydawało się, że muszą tracić pracę, często obiektywnie rzeczywiście musieli tracić tę pracę,
bo ta gospodarka była niekonkurencyjna, bo w warunkach, kiedy trzeba było urealnić ceny surowców, paliw i tak dalej, wiele przedsiębiorstw okazało się niezdolnych do przeżycia. To były te zasiłki, to było przenoszenie na wcześniejsze emerytury. Ruchy, których oczywiście z punktu widzenia finansów publicznych, żaden system finansów publicznych, Alaląg nie mógł tego utrzymać. Ale to było to myślenie Jacka. W jaki sposób równoważyć ten wielki wysiłek transformacji związany nie tylko z koniecznością przywrócenia krótkookresowej równowagi, ale także bolesnymi zmianami strukturalnymi. Tego na świecie, bo krótkookresową równowagę przywracano wcześniej, wiele razy wiadomo było, jak to się robi. Ale reform strukturalnych, takich w jaki sposób wprowadzać instytucje gospodarki rynkowej w szczerym polu, prawda, w gospodarce, która przez 40 lat była gospodarką centralnie planowaną. Więc mi się zdaje, że po pierwsze to jest ta główna dominanta. Punkt drugi, dobrze, to jakie są podstawowe sprawy, żeby nie było wykluczenia? Możliwie jak największe zatrudnienie. I w miarę równy taki podział dochodu narodowego, który nie powtarza, nie powoduje polaryzacji, w rezultacie której mamy coraz większe obszary ludzi, którzy nie mają szans uczestniczenia w owocach transformacji. I wobec tego może zostawię sobie jeszcze część odpowiedzi na później, tak? Powstaje pytanie, jak myśmy sobie z tym poradzili? Jakbyśmy sobie poradzili z tym bezrobociem i jakie próbujemy znaleźć odpowiedzi na te pytania? Wydaje się, że dzisiaj w Polsce nie ma sporu co do tego, jak sprawą ważną jest to, żeby współczynniki aktywności zawodowej, czyli mówiąc zwyczajnie proporcja liczby pracujących w stosunku do liczby niepracujących była możliwie jak największa. Chodzi o to, za pomocą jakich instrumentów chcemy to osiągać. Czy rzeczywiście tym instrumentem jest taka liberalizacja rynku pracy, która w istocie pogłębia polaryzację? Warto zwrócić uwagę, że według danych Unii Europejskiej, według innych danych, także pokazywanych przez panią profesor Szpiker tutaj na tej sali parę miesięcy temu, wysokość marży zysku w Polsce narzutu na koszty zmienne, na koszty pracy jest około 5 punktów procentowych wyższa niż przeciętnie w krajach Unii Europejskiej. Więc czy to ma być właśnie tego typu liberalizacja rynków pracy? Czy też mają to być inne instrumenty związane z takim podziałem dochodu narodowego, aby możliwie jak największa część rynku wewnętrznego, to znaczy to, co idzie z funduszu płac, uczestniczyła we wzroście wydajności pracy, uczestniczyła w owocach tego wzrostu i wobec tego kreowała popyt wewnętrzny, w rezultacie którego powstają miejsca pracy. To jest w gruncie rzeczy spór o to, czy będzie więcej wzrostu, im większe będą udziały zysków i wobec tego większe oszczędności, bo większą proporcję zysków się oszczędza i to ma automatycznie generować inwestycje. A za tym stoi taka wyobraźnia, że każdy inwestor, przepraszam bardzo, że każdy oszczędzający prowadzi ze sobą inwestora, który nic tylko czyha na te oszczędności, żeby natychmiast je zainwestować.
co jest zwyczajnie nieprawdą. Decyzje o oszczędzaniu są zupełnie innymi decyzjami niż decyzje o inwestowaniu, co zresztą świetnie dzisiaj widzimy. Przedsiębiorstwa mają olbrzymią płynność, ale nie inwestują. Czy też inwestują przedsiębiorcy wtedy, kiedy wydajemy więcej, tworzymy popyt i wtedy powstają nowe miejsca pracy. Ale wtedy płace muszą rosnąć mniej więcej pari posu wraz z wydajnością pracy. Struktura podziału musi być mniej więcej taka sama. Ostatni komentarz. Często zwraca się uwagę na to, to w jednej z niedawnych dyskusji padło takie stwierdzenie, że współczynnik Giniego w Polsce dzisiaj jest mniej więcej taki, jaki był w 90 czy w 91 roku. Dwa punkty. Po pierwsze, współczynnik Giniego, zależy od który rok się weźmie, prawda? On się trochę waha. Ale naprawdę współczynnik Giniego jest bardzo ułomnym wskaźnikiem zróżnicowania dochodów. On pokazuje na zróżnicowanie dochodów, ale nie pokazuje na zróżnicowania dostępu do usług zdrowotnych, edukacyjnych, innych. A ten dostęp leży u źródeł powielania się ubóstwa. Jest bardzo wiele opracowań. Z jednej strony profesora Wilkinsona, w Polsce profesor Goninowski, które bardzo wyraźnie pokazują, jak to jest ułomny wskaźnik i że wtedy, kiedy się bierze pod uwagę szerszą paletę tych czynników, które decydują o wykluczeniu albo włączeniu, no to wtedy te efekty 25-lecia niewątpliwie pozytywne, tak? Ale jednak stawiają przed nami nowe wyzwania. Dzięki. To ja, panie profesorze, wrócę jeszcze raz z tym pytaniem, bo zdiagnozował pan, zarysował nam ten konflikt rzeczywiście w podziale dochodu narodowego, ale jak te proporcje odwrócić, jakie już konkretnie mechanizmy można zaproponować, można zaoferować, to bym wróciła jeszcze z tym pytaniem. Później czytam. Tak, później. A chciałabym teraz zapytać naszego gościa z Niemiec, pana doktora Horceckiego, jak ta dyskusja, jak to pytanie, jak to wygląda z pana perspektywy? Pan przez wiele lat był działaczem związków zawodowych. Teraz jest pan od kilku lat członkiem rządu wcześniej federalnego, teraz sekretarzem stanu w Ministerstwie Gospodarki, Energii, Przemysłu w Nadrenii Północnej Westfalii. Wydaje się, tak często my to w Polsce odbieramy, że no, Niemcy mają bardzo duży wpływ, czy nadają ton dyskusjom, które toczą się w Europie. I po 7 latach tych dyskusji w Europie i w Niemczech, jakby pan zdiagnozował, jaka jest wola, jakie są kierunki, jakie są priorytety, co w Niemczech pan jako przedstawiciel lewicy ma do zaoferowania? Ich muss eine Sekunde drüber nachdenken, was ich auf diese abstrakte Frage antworte. Ich würde ganz gerne nochmal auf das Jahr 2008, 2009 zurückkommen, weil das so der Beginn unseres Weges aus der Krise war. Und vielleicht ein bisschen praktisch antworten, was uns betrifft. Ich kann nur erstmal für unsere Erfahrung etwas sagen. Als die Krise 2008, 2009 ausbrach, und sie kam ja sehr plötzlich, war so die erste Reaktion von Politik: Wir wissen gar nicht, wie wir diese Krise bewältigen sollen. Und wir haben im Prinzip uns auch miteinander darauf verständigt, dass wir von einem Tag auf den anderen arbeiten. Es gab keine Strategie für die Bewältigung einer Krise, sondern wir haben uns zusammengesetzt, die Bundesregierung, die Länder, Kommunen, Gewerkschaften und Arbeitgeber und Wirtschaftsverbände und darüber gesprochen, was man tun könnte, um mit der Krise fertig zu werden. Und das ist, glaube ich, ein ganz wichtiges Merkmal von unserer Herangehensweise, politische Probleme zu lösen.
Also nicht, dass irgendjemand sagt, das machten wir jetzt und alle laufen hinterher, sondern man hat einen Diskurs vorgeschaltet und man hat sich gegenseitig auch sehr ernst genommen. Und das Ergebnis zum Beispiel dieses Diskurses war ein arbeitsmarktpolitisches Instrument, was sich Kurzarbeitergeld nennt. Wir haben mit den Betriebsräten, den Personalchefs in den Unternehmen geredet und gesagt, wie können wir es schaffen, dass die Leute in den Betrieben bleiben und nicht arbeitslos werden. Denn wenn irgendwann mal die Konjunktur wieder anspringt, gibt es ganz, ganz hohe Kosten, um die Arbeitnehmer wieder anzustellen. Also es muss Bewerbungsverfahren geben und so weiter und so weiter. Und ganz viele Unternehmen haben dann in der Tat auch auf ihre Einkommen verzichtet, sind an ihr Vermögen rangegangen, um Beschäftigte durchzufinanzieren. Die haben zum Teil gar nichts gemacht, die Beschäftigten, aber sie haben ihr Geld bekommen. Das war etwas kürzer, es war ein bisschen weniger als das normale Gehalt und das war dann subventioniert durch die Arbeitsmarktverwaltung. Das hat ein Vertrauen geschaffen zwischen der Kapitalseite und den Arbeitnehmern, den Betriebsräten, also den Vertretern der Arbeitnehmer in den Unternehmen und den Unternehmern. So eine Art von Vertrauen hat es, glaube ich, wenn ich das richtig beobachte, seit dem Zweiten Weltkrieg nicht mehr gegeben. Da gab es in der Tat so die Bereitschaft, aufeinander zuzugehen und auch sich die Nöte der jeweils anderen Seite anzuhören und zu schauen, wie kann man diese Nöte lösen. Ich glaube, das ist eine ganz wichtige Voraussetzung, dass man so versucht, gemeinsam an einem Strang zu ziehen. Wenn jetzt wir auf die Krise heute schauen und Sie haben ja auf diese makroökonomische Fragestellung ja abgehoben, sagt die Bundesregierung, sagt Deutschland, was im Prinzip ökonomisch in Europa passieren soll, dann ist das nicht meine Beobachtung. Ich lese das in der Zeitung, aber meine Beobachtung ist, wir, unsere Regierung fährt nach Brüssel und berät mit anderen, was man tun kann, um eine Krise zu bewältigen. Und da gibt es Vorschläge, denen man sich aber nicht anschließen muss. Und die ganz auch offen diskutiert werden, auch mit den Risiken, die auch bei uns intern, sowohl in der linken Szene, bei der Sozialdemokratischen Partei, als auch bei der linken Partei, als auch bei den Grünen, sehr unterschiedlich beurteilt werden. Aber im Großen und Ganzen ist sich die Bundesregierung schon einig, es gibt ein Diskussionsangebot. Und da gibt es halt einige Themen, die wir wirklich bewältigen müssen. Wie reagieren Kapitalmärkte auf das Verhalten der öffentlichen Hände mit ihren Haushalten? Da muss es eine Antwort für geben. Wir haben damals in der Krise 2008, 2009 für uns eine Antwort gefunden. Wir haben eine Haushaltspolitik versucht zu gestalten, die so im Dreiklang arbeitete. Einmal, da wo wir es uns leisten konnten, haben wir auch Einsparungen vorgenommen. Wir haben aber keine Einsparungen vorgenommen, da wo wir Investitionen vornehmen mussten. Wir haben sogar unser Investitionsbudget ausgeweitet. Es gab Investitionsvorhaben der Kommunen, die wir mit Bundesmitteln, also von der föderalen Ebene her, bedienen konnten. Wir konnten also dafür Geld zur Verfügung stellen, was in der Tat auch Beschäftigung geschaffen hat. Und wir haben aufgepasst, dass wir bei den Einsparungen eine soziale Balance gewahrt haben. Denn wir wollten auf jeden Fall als Bundesregierung auch sicherstellen, dass die Maßnahmen auf Akzeptanz in der Bevölkerung stoßen. Und mein Verdacht ist, das ist ein Rezept, das kann man auch woanders anwenden, aber man muss es halt miteinander auch beschließen. Und es muss ein Konsens hergestellt werden darüber. Das kann man nicht per Orde die Mufti machen. Da wir ja diskutieren wollen, mache ich jetzt hier mal Schluss, aber das wäre so mein Beitrag so auf Ihre Frage. Panie Profesorze, do Dawida Osta się zwracam. Pan bada ruch związkowy i tak jak mówił tutaj doktor Horcecki, no brzmi to prawie modelowo, dialog społeczny, spotkali się. Wiadomo było, że trzeba iść na jakieś ustępstwa, ale te rozwiązania były wypracowane wspólnie. I jak z Pana perspektywy właśnie wygląda taki dialog społeczny? Jak wygląda to znaczenie związków zawodowych od drugiej, tak bardzo krótko, ale żeśmy zarysowali od II wojny światowej do dziś? Bo panuje takie ogólne przekonanie, że jednak następuje rozmontowywanie
tego państwa dobrobytu, być może spada w wielu krajach znaczenie związków zawodowych, szczególnie po wybuchu kryzysu. No i rozmontowywanie tej sfery socjalnej, najpierw lata 70., potem 89., a potem kryzys. No a tu, tak jak powiadał pan Górski, to świetnie funkcjonuje. Najpierw to dziękuję bardzo za zaproszenie w ogóle na to seminarium. To jest wielki zaszczyt dla mnie być tutaj właśnie na festiwalu Curonia. I jeżeli mogę zacząć właśnie od Curonia, bo pan zapytał profesora Oświatyńskiego na samym początku, no chciałbym powiedzieć jedną, dwie rzeczy. Czyli rzeczywiście, wszyscy wiemy, kim był Curon i rzeczywiście chciał społeczeństwa inkluzywnego, jak pan powiedział, i działał na rzecz tego prawie przez całe całe życie. I nawet pewnie myślał, że działał na rzecz tego, nawet jak był ministrem pracy, czyli jak miał taką rolę, której później jakoś trochę przeprosił. Nie wiem, czy akurat wprost przeprosił za to, ale jednak on był bardzo zły na siebie za te lata. I zawsze to były dla mnie ciekawe w złym znaczeniu słowa, czyli dlaczego Jacek Curon, który był pedagogiem, który znał, kształcił się między innymi na twórczości Edwarda Abramowskiego, w czasie prywatyzacji, mającej się nastąpić prywatyzacji, ani on, ani jego rząd mówiło dużo o współczelczości, czyli właśnie o takiej tradycji polskiej, które mogły mieć wpływ na nowo powstającą gospodarkę, żeby akurat bardziej włączyć akurat ludzi. Czyli bo rzeczywiście doprowadzono w tych latach, tuż po 89 roku, nie do społeczeństwa inkluzywnego, jednak do społeczeństwa bardziej podzielonego. A czy była akceptacja społeczna? To akurat była akceptacja społeczna, tak jak w innej formie. Pan powiedział, że właśnie w Niemczech, bo oczywiście po II wojnie światowej w Niemczech to jest podstawową sprawą, żeby mieć tę akceptację społeczną, bo właśnie wiadomo, do czego doprowadziła brak akceptacji społecznej na system kapitalistyczny w latach 20. Czyli oczywiście Niemcy i zupełnie słusznie dbają o to przez cały czas po II wojnie światowej, żeby nie dopuścić do takich podziałów, jak miało miejsce w przedwojennych latach. I im się udaje i oni są skupieni na to w sposób, który chyba tylko kraje skandynawskie, nie mając te doświadczenia, ale jednak blisko, znając wyników tej transformacji w Niemczech, więc oni też oczywiście dużo działają pod tym względem. Tak, natomiast w Polsce po 89 roku były jeszcze akceptacje społeczne, ponieważ prawie wszyscy wierzyli, przecież Solidarność wygrała. Przecież jak wszyscy jesteśmy słyszeli bardzo często w ostatnim tygodniu, jak 4 czerwca na wybory nawet listę krajową nie przeszła. Całe społeczeństwo głosowało za Solidarności, wiedząc, że z dnia na dzień nie nastąpi żaden cud. Czyli czekali, byli w stanie przetrwać przez trudne sytuacje. I akurat były trudne sytuacje przez ten czas, jak sprawował ministerstwo Jacek Curon, ale jednak właśnie zaprzepaszczono ten moment, czyli bo była akceptacja pod względem, że ta nowa władza, Curon też, będą działali na rzecz właśnie inkluzywnej gospodarki. I z jakiegoś powodu akurat przestali o tym myśleć. W pewnym sensie chyba dlatego,
że podczas Solidarności ci, którzy jak najbardziej nawoływali się do powszechnego uczestniczenia, czyli to był ich hasłem w latach 70. to Michnikowska, Kuroniowska, Ciemsz, Koru akurat najbardziej działali na rzecz niezależnych inicjatyw społecznych. Aż do pewnego momentu trochę, no, z jednej strony zorientowali się, że już mając ten Związek Solidarność w 80. roku, musieli skonfrontować się z państwem, czyli od antypolityki właśnie do polityki, właśnie odwołując do starej książki, który dopiero teraz został tłumaczony na polski, czyli była taka transformacja wtedy i oni zaczęli wątpić w możliwości właśnie w możliwości i nawet... Ale to nie odbywało się też w oderwaniu od zmian, które właśnie następowały, jak rozumiem, w całej Europie. Czyli rozmontowywanie. Czyli no, właśnie o to chciałam pana profesora zapytać, jaka jest ta perspektywa w całej Europie. Nie, oczywiście to jest bardzo ciekawe. Czyli, bo rzeczywiście po II wojnie światowej, no mówimy o Niemczech, ale przez 25-30 lat to były jakby orientacje w całej Europie. Czyli Europa szła na lewicę, socjaldemokracja właśnie była alternatywą, ponieważ to tylko ona spowodowała, że może być jednocześnie demokracja parlamentarna i jakoś regulowana gospodarka. I oczywiście gospodarki wtedy były bardziej na poziomie krajowej, więc przed erą globalizacją i wtedy doprowadziło się właśnie do takich, do inkluzywnym społeczeństwa prawie wszędzie w Europie Zachodniej i nawet można powiedzieć w Europie Wschodniej też oczywiście pod zupełnie innym systemem politycznym. Natomiast po kryzysie w latach 70. to był ten przełomowy moment, kiedy z jednej strony akurat związki zawodowe i robotnicy i socjaldemokracja, która wywalczyła dla całego społeczeństwa bardzo dużą zresztą opiekę społeczną, jak na tamte czasy. Z jednej strony to miało miejsce, z drugiej strony po raz pierwszy pojawia się konkurencja od Azji, od krajów właśnie, gdzie wcześniej nie trzeba było uwzględnić ich ewentualną konkurencję. Oczywiście też był kryzys naftowy, bo z dnia na dzień trzeba było płacić 3 razy więcej za energię, najpierw w 73, potem w 79 roku. Czyli akurat wtedy to już trzeba było właśnie dla rentowności tego systemu kapitalistów to zmienić, trochę przewrócić i świat biznesu starał się bardziej wywierać presję, żeby zmienić ten układ, zmienić ten korporacjonizm, czyli to społeczeństwo inkluzywne na rzecz bardziej podzielonego, do którego mamy do czynienia teraz. I tu wydaje mi się, że to jest ten moment kluczowy właśnie, czyli jak mówimy Europa socjalna, jak mówimy socjaldemokracja, to co, czy jest powrót do tego państwa dobrobytu, czy jest jakiś pomysł, czy to jest w ogóle możliwe w tych warunkach zglobalizowanego świata, czy lewica oprócz tego, że mówi właśnie, że powinno być społeczeństwo inkluzywne, że nie powinno być takich nierówności, czy ma do zaoferowania jakieś konkretne rozwiązania, czy już mówimy właśnie o konkretne z polityki jakiejś makroekonomicznej, czy w ogóle jakieś koncepcje? No oczywiście świetne, kluczowe pytanie, czy jest możliwe. Czyli ja, no, jako politolog uważam, że jest możliwe, jest teoretycznie możliwe, natomiast myślę, że w praktyce to jest daleko od możliwości. Dlaczego? No najpierw oczywiście ta globalizacja sprawiała, że rzeczywiście już w odróżnieniu od paktu, który miał miejsce po II wojnie światowej, już
kapitał, sfery biznesu mogą uciec od własnych, od własnej załogi, od własnych robotników. Co to po II wojnie światowej oni mieli, jeżeli chcieli produkować, mieli pójść na jakiś tam układ swoją klasę robotniczą, swoimi pracownikami. Teraz po konkurencji i możliwość założenia nowych fabryk gdzieś daleko, kontrolować to elektronicznie, czyli oni już nie muszą pójść na układ z swoją załogą. Natomiast, więc rzeczywiście to jest bardzo trudno w tej chwili uruchomić te mechanizmy socjaldemokratyczne, które dużo zrobiło. Ale czy jest możliwe? Mi się wydaje, że główną przeszkodą w tej chwili do nowej koncepcji jest akurat ten fakt, że prawie wszyscy wierzą, że nie ma tego. I też chodzi o to, że intelektualiści tak daleko odchodzili, odeszli od myślenia o tym, co jest potrzebne dla własnego społeczeństwa, dla robotników. Oczywiście robotnicy też zostali podzieleni. Dzięki polityce socjaldemokratycznej bardzo duża część weszła do jakiejś średniej klasy, przestali być robotnikami, przestali myśleć o tym, że akurat możemy powiedzieć, że socjaldemokracja podniosła klęskę czy porażkę z powodu jego sukcesu. Tak, że zniknęła ta klasa. Jakby to było, tak, prawie zniknęła, albo zniknęła poczucie, że akurat musimy o to walczyć. Teraz nagle, od czasu kryzysu, nawet trochę wcześniej, już ludzie zdają sobie sprawę, przede wszystkim młodzież. No przecież my nie mamy rozwiązania dla siebie, my nie mamy tego, co oczekiwaliśmy, tego, co rodzice obiecali, że mamy mieć. A w międzyczasie to jakby też intelektualiści odeszli już, klasy w ogóle to nie jest ważnym pytaniem, ważną sprawą. Robotnicy to już mało kto czuje związany do tego. Więc ja myślę, że główną przeszkodą też jest to, że my jesteśmy w tej chwili za mało, mamy za mało wyobraźnia, jak mamy zmienić ten, wykorzystać ten moment. Są nawet takie podstawowe propozycje, tak jak słynny, a może niesłynny, powinny być słynny, podatek Tobina, który proponował i nawet uruchomił ruch społeczny, przeważnie we Francji, czyli polega na tym, że skoro kapitalizm rośnie przez niesamowitą i natychmiastowy przepływ pieniędzy na skalę międzynarodową, żeby nałożyć minimalny podatek, żeby nie psuć tego handlu, ale jednocześnie mieć taki rezerwa, która może rozwiązać te problemy społeczne, które globalizacja powoduje. To ja z tym samym pytaniem zwróciłabym się do panów. To znaczy globalizacja spowodowała, że pracodawcom nie zależy tak bardzo na dialogu. Zniknął ten czynnik jednoczący grupę, już nie ma tej wspólnoty. To o tym powiedzieliśmy, czyli widzimy same przeszkody. Ja cały czas mam wrażenie, że jak wsłuchuję się w te dyskusje, to mniej więcej wiemy, ci ludzie, lewica, socjaldemokracja rozumie, że chciałaby więcej wspólnoty, chciałaby więcej inkluzywności, chciałaby, żeby wychodzenie z kryzysu nie odbijało się takim cierpieniem na najsłabszych, ale jak? Profesor Osiadowski. Ale jeśli pani pozwoli, ja spróbuję odpowiedzieć na pytanie postawione przez pana profesora Osta. Ono nie powinno pozostać bez odpowiedzi. Pytanie jest takie, dlaczego osoby o poglądach tak wychowane jak Jacek, prawda, na lewicowej literaturze, na Abramowskim, na Krzywickim, jak to się stało? Ja spróbuję odpowiedzieć na to pytanie. Ono wymaga pewnej chronologii. Przed okrągłym stołem, w
poszukiwaniu rozwiązania typu skandynawskiego. Jedzie z Polski delegacja ekonomistów. Skład m.in. Witold Trzeciakowski, późniejszy przewodniczący Solidarnościowego Stolika Ekonomicznego, Marcin Święcicki, jeśli dobrze pamiętam, także profesor Mójżel. Powstaje 90-parostronicowy raport, który pokazuje, w jaki sposób można, jak ważne są doświadczenia skandynawskie. Okrągły stół prawie nie ma śladu z tego raportu. Mimo że Trzeciakowski przewodniczy tej komisji i Święcicki też jest przy okrągłym stole. Mnie się zdaje, że problem, który przed nami stał, naprawdę mogę mówić o tych pierwszych trzech rządach, tak? W pierwszym, trzecim, byłem w trzecim, blisko obserwowałem. Myśmy się spierali raczej o to, jak głęboko przeprowadzać tą operację zrównania, jak prędko przeprowadzać zmiany strukturalne. Ale nie wydaje mi się, i tu nawet nie chodzi, kiedyś wydawało mi się, że byliśmy za słabi intelektualnie. Wydaje mi się, że to chyba nie jest głównie to. Chodzi o to, że myśmy zdawali sobie sprawę z tego, że Polska podejmowała wiele prób zmiany systemu gospodarczego z dużym sektorem państwowym. Mieliśmy taką administrację, jaką żeśmy mieli. Baliśmy się, że jeżeli zaczniemy przy tym manipulować, że jest potrzebna bardzo prędko szybka prywatyzacja, że jest potrzebne szybkie uwolnienie podstawowych cen, liberalizacja handlu, handlu zagranicznego. I to oczywiście musiało ponieść te koszty. I wobec tego nie stał przed... Ja nie pamiętam, żeby ktokolwiek, czy Jacek, który w to uwierzył, czy ja, który byłem wychowany w końcu w gruncie ekonomii efektywnego popytu, wydawca dzieł Kaleckiego, tak? Trzeciakowski, żebyśmy kiedykolwiek stawiali problem alternatywy, alternatywnego systemowego rozwiązania. Spieraliśmy się o to, jak głęboko. Ja wtedy, jako szef Centralnego Urzędu Planowania, zaprosiłem do Polski profesora Łaskiego, który był chyba najwybitniejszym takim od strony ekonomicznej specem od alternatywnego myślenia. I on też wspierał się co do głębokości, co do ostrości tej ścieżki dochodzenia do równowagi, ale nie co do konieczności przeprowadzenia. Zresztą spotkał się bardzo surową wtedy krytyką. Tak? Więc to jest odpowiedź na pierwsze pytanie. Teraz sprawa... 25 tak. lat później już mamy tak. oddech. Jest, tak. Pytanie jest w gruncie rzeczy trochę... dobrze jest je zilustrować na przykładzie Niemiec. Polityka Hartz w Niemczech jest świetnym przykładem tego, jakie są wybory i co się dzieje, jeżeli... Czy musimy ją naśladować, czy możemy od niej odejść. Przypomnę, to jest polityka, która Niemcy, chory kraj Europy, z rosnącym bezrobociem i polityka, która zaczyna się od tego, że w porozumieniu pomiędzy związkami zawodowymi i związkami pracodawców następuje zamrożenie płac realnych. To jakieś 10 lat. A 12 lat temu, tak, do mniej więcej do 2011 roku, tak, to trwało, 12. W rezultacie czego następuje bardzo silne obniżenie jednostkowych kosztów pracy, poprawa pozycji konkurencyjnej, wzrost zatrudnienia w niemieckiej gospodarce, ale stopa wzrostu PKB w tym okresie w Niemczech prawie zero, stagnujący dochód. I teraz pytanie jest takie, czy mamy to powtarzać? I pytanie drugie, czy możemy sobie pozwolić na to, żeby nie powtarzać? Otóż jeżeli w pewnym sensie my to powtarzamy, Polska też w gruncie rzeczy przez bardzo wiele lat, pomijam ostatni rok, gdzie to się trochę zaczyna zmieniać,
stopa wzrostu płac jest niższa niż stopa wzrostu wydajności pracy. Czyli też mamy tendencję do obniżania jednostkowych kosztów, do poprawy naszej pozycji konkurencyjnej. No i oczywiście, że mamy wobec tego w ostatnich 2 latach zmianę salda bilansu handlu zagranicznego. Nadwyżki eksportowe, prawda? Więc, ale czy możemy tego nie powtarzać w sytuacji takiej, w której w gruncie rzeczy wszystkie kraje to uprawiają? Więc rozwiązaniem jest wtedy to, żeby w ramach przynajmniej obszaru euro wszystkie kraje szły, realizowały w praktyce ścieżkę inflacji wyznaczaną przez Europejski Bank Centralny 2%, a nie 0%. Jak Niemcy, jak Holandia, jak Austria, w jakim stopniu także jak Polska. Prawda? To jest pierwsza sprawa. A jeżeli tego nie będziemy robić, to oczywiście że będziemy na przegranej pozycji. Ja na chwilę, panie profesorze, przerwę, żebyśmy wszyscy zdążyli te skomplikowane zależności sobie przemyśleć. Czyli mówił pan profesor, porównując Polskę do Niemiec, o tym, że Polska buduje tą swoją konkurencyjność na tym, że utrzymuje płace w miarę nisko, żeby to było... Dynamikę wzrostu. Tak? Stopę wzrostu. Czyli tak. Szybciej się nam gospodarka rozwija, niż nam rosną płace i wtedy jesteśmy konkurencyjni. No, bo jednostkowe koszty spadają. I dlaczego nie? Dlatego, że wtedy nie ma popytu. Jeżeli pani dostaje mniej niż rośnie wydajność pracy, tak, to pani kreuje mniejszy popyt, nie wiem, na cokolwiek pani chce kupić, meble, artykuły gospodarstwa domowego czy cokolwiek innego, to dlaczego pani, którzy są producentami tych artykułów, mebli, samochodów, skuterów czy czegokolwiek innego, mają to produkować, jeżeli nie ma popytu? Przecież to jest to zamknięte koło, to jest także zamknięte koło wewnątrz Unii Europejskiej, bo my mówimy o Europie Centralnej jako pomyśle Unii Europejskiej. I mamy Komisję Europejską, która realizuje wszystko, tylko nie politykę socjalną, nie Europę socjalną, tak? tylko właśnie tą politykę fiskalnego ostrzenia. Tak? I drugie pytanie, które pan profesor sam postawił, to jest, czy możemy inaczej? No więc właśnie to jest to pytanie w warunkach, o których mówił tak pan profesor Ost. Globalizacja, prawda? Otwartych rynków. Ta przestrzeń jest bardzo mała. Także ona jest ograniczona z drugiej strony. Naprawdę sprawą podstawową, która leży u źródeł kryzysu euro, były nierównowagi w bilansach, na rachunku bieżącym bilansu płatniczych. I teraz chodzi o to, czy pani jest w stanie obronić tą równowagę. Pani ją musi bronić swoją konkurencyjnością. I wydaje mi się, że to jest właśnie ta, powiedziałabym, przewaga czy argument drugiej strony, która mówi, że nie da się inaczej. I wtedy... Ale to rozwiązanie alternatywne polega na tym, tylko że to jest ten kłopot pomiędzy interesem indywidualnych krajów, a interesem, ja powiem, zespołowym. Bo ja mogę robić Europę socjalną, jeżeli ją robię razem. Natomiast jeżeli próbuję to robić indywidualnie, to muszę przegrać, dlatego że inni pozbawią mnie konkurencyjności. Czyli utknęliśmy, bo nie ma w tej chwili woli politycznej na integrację w sferze socjalnej. W sytuacji, w której jest rosnące bezrobocie, w sytuacji, w której poszerza się, to jest kwestia, czy ten zakres wykluczenia społecznego jest do utrzymania na długą metę. I czy się nie będzie poszerzał? Jeżeli się będzie poszerzał, to będzie nie do utrzymania. I ja nie właściwie w gruncie rzeczy pisma, które są daleko nieliberalne, tak w Financial Times, w The Economist, coraz częściej można przeczytać artykuły, które powiadają, to nie jest ta droga. To ja chciałam do doktora Horseckiego jeszcze się zwrócić, tylko bo często był... Jeszcze chwileczkę, dobrze? I będzie czas, ja tylko chciałam dokończyć ten wątek, bo często był przywoływany przykład Niemiec i tego doświadczenia sprzed 10 lat. Co pan powie, dołoży do tej dyskusji? Mówimy o tym, że jest problem, dlatego że wszyscy chcą konkurować na niskie płace. Pracownicy mają coraz
jakby, no w tym sensie mniej pieniędzy, koniunktura słabnie, nie rozkręca się i nie ma wyjścia z tej pułapki, ponieważ no wszyscy stosują tę metodę i nie ma koordynacji, że tak powiem, między krajami Unii Europejskiej, dlatego że Unia Europejska no wciąż integruje się przede wszystkim w tej sferze gospodarczej, ostatnio więcej pieniężnej. Ich habe mir so angewöhnt in meinem politischen Leben mal zu schauen, wer sind denn Akteure, die etwas verändern können. Und jetzt kann ich nicht abstrakt über Europa reden, weil Europa ist der Ministerrat, ist die Kommission. Da ist aber zum Beispiel auch der Europäische Gewerkschaftsbund. So, und solche Kräfte zu stärken, die tatsächlich zum Beispiel was für die Umverteilung tun können. Zum Beispiel über Tarifpolitik. Das kann uns keine Kommission oder kein Ministerrat abnehmen, sondern das muss man schon selber machen. Und das haben wir damals, das war bei der Regierung 1998, als dann die neue Bundesregierung kam, hatten wir ein unglaublich beschissenes gesellschaftspolitisches Klima. Sie kam morgens ins Büro. Damals habe ich das noch so als Gewerkschaftssekretär erlebt, ab 2002 dann im Kanzleramt. Und sie haben jeden Tag gelesen, Wirtschaftspolitik dieser Bundesregierung ist schlecht. Die Wirtschaft leidet. Wir sind die kranke Nation in Europa. Und diese Regierung handelt überhaupt nicht. Das war ein gesellschaftspolitisches Klima. Und sie mussten mit diesem Klima umgehen und versuchen, irgendetwas daraus zu machen. Da haben wir erstmal das Bündnis für Arbeit geschmiedet. Da gab es in der Tat die Verabredung zwischen Gewerkschaften und Arbeitgeberverbänden. Wir wollen die Dynamik der Löhne, der Lohnzuwächse, ein bisschen verlangsamen. Es ist keine Lohnsenkung gewesen, es war eine Verlangsamung der Dynamik, die damals verabredet wurde. Und danach gab es dann in der Tat die große Debatte, was kann man tun. Und dann gab es unglaublich viele Maßnahmen, die jetzt alle unter der Überschrift Hartz-Reform firmieren. Wenn Sie sich das mal alles in der Substanz anschauen, und das sage ich auch meinen Freunden in Gewerkschaften, dann werden Sie feststellen, dass wir damit den Sozialstaat in Deutschland nicht gefährdet haben. Es gab Einschnitte, ja, aber in der Substanz des Sozialstaates gab es keine Einschnitte. Wer sich heute so die Arbeitsmarktentwicklung anschaut, die man durchaus auch auf diese Zeit zurückführen kann, dann sieht man, wir haben in der Tat eine gute Grundlage geschaffen. Aber das hat was damit zu tun, dass alle so mehr oder weniger auch in die gleiche Richtung gezogen haben. Wenn das sehr kontrovers geworden wäre, wären wir vermutlich in der öffentlichen Meinung auch sehr schlecht mal weggekommen. Ich habe als Linker gelernt, als erstes zu sagen, links ist, wenn man sagt, was ist. Und dann muss man sich jetzt mal anschauen, bei welchen Prozessen sehen wir uns jetzt gegenüber. Und dann gebe ich meinem Nachbarn völlig recht, diese Vision, die wir mal hatten zum Wohlfahrtsstaat, diese eine Vision, hinter der man daherlaufen könnte, die gibt es nicht. Sondern es gibt zurzeit die Aufgabe für die Linken, jedem Menschen ein Leben leichter zu machen und dann zu schauen, wie organisiert man das. Und da gibt es alle unterschiedlichen Herangehensweisen. Das kann man im Betrieb machen, das muss man global machen, zum Beispiel, indem man sie über Bildungsmaßnahmen in die Lage versetzt, sich auch in Entscheidungsprozesse mit einzubringen. Sie müssen auch eigene Ideen entwickeln können, wie sie ihre Lage absichern und auch unter Umständen verbessern können. Das ist, finde ich, eine ganz große Herausforderung bei Globalisierung, bei der Frage jetzt, was ist Industrie 4.0, wo man gar nicht mal an einem Arbeitsplatz sitzt, wo der Ort der Produktion gar nicht mehr da ist, wo die Arbeitnehmer sind, wo es eine richtige Auseinanderdriften gibt von allen normalen Arbeitsverhältnissen, wie wir sie bisher kannten. So, das sind Herausforderungen, vor denen wir stehen. Und darüber lohnt es sich wirklich zu streiten und dann die Gewerkschaften so zu stärken, dass sie als Sprachrohr der Arbeitnehmer tatsächlich auch noch Gehör finden. Czyli wniosek, do którego wniosek, który pan teraz przedstawił, czyli wydaje się, że jakimś rozwiązaniem byłoby jest potrzeba wzmocnienia związków zawodowych.
również w Niemczech, bo opowiadał Pan o tym dialogu, który był przy kryzysie i że był to dialog, no, który zakończył się sukcesem i przyniósł zmianę. To Panie Profesorze, ja do Dawida Osta się zwrócę. Jak to jest z tym wzmacnianiem związków zawodowych? Pojawiają się jakieś projekty w ostatnich latach? Jest jakiś przykład? Jaka jest sytuacja? Sytuacja bardzo się różni globalnie. Czyli teraz jesteśmy świadkami tego, że w tych krajach, gdzie budowane silne związki zawodowe dotychczas, takie związki, które zasadniczo zmieniły kształt kapitalizmu po II wojnie światowej, które miały ogromny wpływ na to, właśnie te związki znajdują się w o wiele trudniejszej sytuacji, w kryzysowej wręcz sytuacji, z powodu i globalizacji, i też wykorzystania rzeczywistych problemów gospodarczych przez właścicieli, żeby już pozbawić się ze związkowości. To oczywiście zdarza się przede wszystkim w Stanach Zjednoczonych, gdzie zawsze ten konflikt był najsilniejszy. Czyli... A w Europie? Nie, no w Europie to jest, to też zależy właśnie w której części. Tak jak no, mówisz mi, to ten dialog wciąż się trzyma jakoś w tych krajach, chociaż jak najpierw profesor Oszetyński mówił i właśnie gość, zapomniałem nazwiska, no, potwierdził właśnie o tych reformach Harca, czyli już sytuacja jest inna, ale jednak związki też negocjują. Natomiast w innych krajach to robią, starają się tylko się bronić. Nie bardzo mają nowe pomysły, co mają robić. Ale sytuacja związkowa, tak jak powiedziałem, jest zróżnicowana globalnie. Bo teraz akurat ostatnio ciekawe rzeczy dzieją się poza Europą, nawet w Chinach. Prawie jedyne poważne zwycięstwo, które jakiekolwiek związki albo bunt, albo strajki miały w ostatnich latach, akurat odbywały się w Chinach. Ponieważ już trudniej z Chin uciekać. No, taki ogromny kraj, no przecież jak każdy wie, no, jeden, no, ile, 20-25% ludności, prawda, tam mieszka. Więc no i też to jest wielka walka, trwa w tej chwili o rynek, o trwały rynek tam na Chinach. Więc nawet kapitał, który z zachodu uciekł do Chin, bardziej właśnie chodzą na uzgodnienie z robotnikami. To miało miejsce no, w przemyśle samochodowym i z różnych względów. No, przede wszystkim to jest no, bardzo kapitochłonną, czyli trudno przeprowadzić z dnia na dzień w odróżnieniu od produkcji tak jak odzieży, tekstyli. To może zmienić. Więc w Chinach to jest bardzo, bardzo ciekawe. Czy kapitał będzie mógł z Chin uciec? I to akurat stwarza jakąś szansę w przyszłości. Ponieważ, no, jak profesor Oszatyński mówił, jeżeli ja jako kraj, chcę mieć państwo opiekuńcze, a inne kraje nie, to ja nie bardzo mogę, no bo konkurencję, ja tracę konkurencyjnie. Więc zawsze trzeba mieć jakąś tam solidarność przez małe S, czyli jakoś przeciwwaga. Teraz z powodu tej globalizacji to jest trudno wyobrazić sobie taką przeciwwagę. Natomiast to jest jakaś perspektywa, ale myślę, że za parędziesiąt lat, ale chyba najważniejszą rzeczą w tej chwili to jest to, żeby budować, działać na rzecz
takiej pracowniczej solidarności globalnej. No, Fundacja Eberte zresztą tu jest w Polsce, czyli myślę w tym kierunku. Jest duża współpraca między związkami w Europie. Ja jestem świadkiem tego, czyli śledząc polskich związków zawodowych, to polskie związki zawodowe dużo się dostały od tej znajomości, bardziej wiedziały, wiedzą teraz, na czym polega współczesny kapitalizm. Aż do takiego stopnia, który ja szokuję wszystkich z Państwa w tej chwili. Jak byłem rok temu w Gdańsku, rozmawiałem z działaczami Solidarności przez duże S, czyli ten związku, wchodzę do biura spraw zagranicznych, czyli no, ten, który odpowiada. I wisi portret, i nie kłamie, nikogo innego niż Karola Marksa, właśnie w siedzibie Solidarności. Więc oni jakby, no oni już wiedzą, no bo zostali przekonani przez zachodnich związkowców, że Karol Marks łatwo można przyjąć jako socjaldemokrata, a nie jako stalinowca. I też jak oni mi mówili, że tylko Solidarność może mieć taki portret. OPZZ właśnie nie może mieć, ponieważ byłby sądzono o coś inne. Więc ja myślę, że to trzeba właśnie stworzyć ten razem, o którym wspomniał profesor Osiatyński. I to jest projekt, no trudny projekt. Nie, ja bym zgodził się, ja myślę, że jesteśmy w takim momencie dość pesymistycznym. Nie widzę wyjścia. No ale to się zdarza no, w historii systemów kapitalistycznych, w historii świata, więc można i nawet no, trzeba działać na rzecz zmiany, nie myśląc, że akurat z dnia na dzień, z miesiąc na miesiąc, z roku na roku coś zasadniczo się zmieni teraz. Ja do doktora Horceckiego chciałam zwrócić, bo pan kiwał głową na nie, że to nie jest pesymistyczny moment. Czy wyobraża pan sobie taką solidarność niemieckich związków zawodowych ze związkami zawodowymi w Grecji, kiedy były najtrudniejsze momenty negocjacji dotyczących ratowania Grecji, no to wydawało się, że jest odwrotna sytuacja, że narasta ogromna niechęć i brakuje solidarności między związkami zawodowymi obu krajów, że interes narodowy przeważył nad interesem no, takiej grupy społecznej. Das wäre eine völlig falsche Beobachtung, glaube ich. Also in meinem Ministerium, damals Bundesarbeitsministerium, gab es einen parlamentarischen Staatssekretär, der Beauftragter wurde für die Organisation der Unterstützung für Griechenland. Der hat einen eigenen Arbeitsstab bekommen, da sitzt übrigens auch ein Gewerkschafter und Sozialdemokrat drin. Der hat unglaublich viel an Städtepartnerschaften organisiert, zwischen den Feuerwehren, zwischen den Schulen, zwischen den Kommunen. Das macht keine Schlachtzeilen, aber das ist sehr praktische Solidarität vor Ort und wirkt auch bei uns in die Gemeinden rein, also auch in die Kommunen. Ich kenne die Überschriften so der globalen Politik, aber ganz praktisch, das ist völlig anders. Und wirkt auch völlig anders. Also bei uns gibt es keine öffentliche Debatte im kleinen Kollegenkreis über Griechenland oder über die griechische Bevölkerung. Ganz im Gegenteil. Sondern man weiß, was da gelitten wird zum Teil auch. Es wird richtig gelitten. Und wir unterstützen da, wo wir wirklich können, auch so ganz praktisch. So, das ist so das, was ich jetzt so von der Basis aus Deutschland gerne mal hier referieren würde. Das mag anders sein in Diskussionen zum Beispiel mit dem Generalkonsul oder mit einem Vertreter der griechischen Botschaft. Da kann das in der Tat auf der Ebene völlig anders sein. Aber so die praktische Zusammenarbeit ist da richtig organisiert. Und das gilt nicht nur für Griechenland, sondern das gilt auch zum Beispiel für Portugal oder auch für Spanien. Ich war gestern Abend in Köln, da wohne ich jetzt zwischendurch. Da war eine griechische Kellnerin, die hatte Betriebswirtschaft studiert.
Und die hatte eine Anwerbung aus Deutschland bekommen und die macht jetzt demnächst bei uns an der Volkshochschule, das ist eine Art von Weiterbildungseinrichtung, demnächst Unterricht für Deutsche über Marketing. Sie ist Marketing-Spezialistin und versucht so den Einstieg ins Berufsleben zu finden. Und sie ist auch angeworben worden von unserer Arbeitsagentur. Das ist sehr praktisch. Das ist vielleicht auch sehr Onkel- und Tanten-soziologisch gedacht. Hoffentlich kann man das übersetzen. Aber das ist so meine Erfahrung mittlerweile so vor Ort. Oh ja. Ja to pytam, ale za wiele to nie zmieniło, jeżeli chodzi o politykę, która no, została narzucona Grecji, która była realizowana w Grecji. I stąd drugie moje pytanie, dlaczego pan nie jest pesymistą, tak jak mówił profesor Ost? Weil es, das ist auch meine Erfahrung, für jedes Problem eine Lösung gibt, wenn man nur richtig und gemeinsam dran arbeitet. Und ich habe, nun bin ich auch schon ein bisschen älter, auch die eine oder andere Krise mitgemacht und jedes Mal erlebt, man kommt aus diesen Krisen raus, wenn man sich richtig anstrengt. Ich habe hier heute einen wunderschönen Satz gelesen, die Träume der Menschheit erfüllen sich nie. Dennoch muss man träumen und versuchen, sie zu realisieren. Und das ist eigentlich unser Job, insbesondere der Job von politischen Institutionen. Die müssen sich darum kümmern, dass diese Träume auch wirklich realisiert werden. Der Satz ist also von Kollegen Kuran. Czyli pana zdaniem nie ma jakby kryzysu, koncepcji, idei socjaldemokratycznych. Znaczy one są realizowane w wyniku dialogu i jakby nie dostrzega pan tu powodów do pesymizmu i nie mówiłby pan o kryzysie, tak jak profesor Ost. I jak wydaje mi się jest no, dosyć powszechne poczucie porażki tych ideałów socjaldemokratycznych obecnie podczas walki z kryzysem. Also ich weiß nicht, warum das eine Niederlage sein soll, wenn man nach wie vor für Freiheit eintritt und für Solidarität und für Mitmenschen. Das ist eine ständige Herausforderung. Und mal gelingt es uns besser, diese Ziele zu erreichen und mal ein bisschen schlechter. Aber das bedeutet ja nicht, dass diese Ziele in sich eine Krise, in einer Krise stecken. Das ist so meine Beobachtung und auch mein Credo für meine politische oder administrative Arbeit. Ich bin ja nun politischer Beamter und nicht Politiker, aber daran habe ich mich immer orientiert. Und ich sehe da in der Tat auch keine Krise. Also wir sind, wenn Sie die Wahlen zum Europäischen Parlament sich anschauen, gibt es eine konservative Mehrheit, aber es gibt unglaublich viele linke Stimmen im Europäischen Parlament, die keine Minderheit darstellen insgesamt, sondern in der Tat auch richtig Veränderungen anstreben können und auch realisieren können. What do they offer? So, was wir anbieten. Zum Beispiel eine vernünftige Tarifpolitik, zum Beispiel eine Stärkung der Arbeitnehmer, zum Beispiel die Stärkung der Betriebsvertretungen, zum Beispiel Verhinderung von Einschnitten im Arbeitsrecht auf europäischer Ebene. Es gibt ein ganzes Bündel von strategischen Herausforderungen für die Gewerkschaften und man muss sich denen eben stellen. So, also Beispiel, es gab diese wunderbare Erfindung einer neuen Ein-Personen-Gesellschaft in Brüssel mit dem Ergebnis, dass deutlich Mitbestimmungsrechte eingeschnitten worden wären. Das haben wir verhindert. Das ist zurückgezogen worden. Oder ich will mal ein anderes Beispiel nennen. Schauen Sie sich mal an hier. Das ist das Zentralorgan des deutschen Kapitalismus, das Handelsblatt. Da finden Sie auf der ersten Seite einen großen Artikel über Jugendarbeitslosigkeit und was Europa tun kann, um zum Beispiel diese 4-Monats-Garantie umzusetzen. Dann kritisiert das Zentralorgan des deutschen Kapitalismus, dass da noch nichts umgesetzt worden ist. Da liegen 6 Milliarden Euro bereit und es fehlt an Ideen, wie man dieses Geld ausgeben kann, um Jugendarbeitslosigkeit zu bekämpfen. Und es gibt zu viel Bürokratie. Bürokratie kann man schnell bekämpfen. Aber dass man Ideen entwickeln kann und die dann umsetzen, das fehlt zurzeit.
eine wunderbare Herausforderung für Linke in Europa. Und das ist nur ein Beispiel von heute. Ich erlebe das jeden Tag. Ale, przepraszam, ale to jest właśnie przykład społecznego nacisku, tak? W rezultacie których Handelsblatt czuje się w obowiązku zająć takie stanowisko. Jeszcze, jeśli mogę, krótki komentarz. Właściwie to jest tak, jak mówimy o tej solidarności między krajami. Pamiętam na początku kryzysu, kiedy była dyskutowana kwestia pomocy dla Grecji. Przeczytałem w austriackiej prasie, jak pani Merkel jako jeden z warunków udzielenia pomocy Grecji postawiła warunek, że Grecja, ta zadłużona Grecja, zadłużona także w stosunku do Niemiec, nadal będzie kupowała niemieckie uzbrojenie. Bardzo interesujące. I drugi komentarz. Mówimy tutaj bardzo dużo o związkach zawodowych. Nie chciałbym, abyśmy je gloryfikowali. Wydaje mi się, że w Polsce mamy sporo do zrobienia, jeśli chodzi o przebudowę naszych związków zawodowych. W jakim stopniu one reprezentują partykularne interesy, a w jakim interesy ogólnospołeczne. Nie powinniśmy mieć takiego wrażenia, że wystarczy, żeby te związki zawodowe zaprosić do stołu i to już będzie milowy krok. Wydaje mi się także, że związki zawodowe mają sporą pracę domową do zrobienia. Dobry wieczór. Moje nazwisko Małgorzata Borkowska. Najpierw chciałabym trzy takie polemiki króciutkie do Państwa wypowiedzi i jedno pytanie do Panów wszystkich. Pierwsze do Pana Profesora. Pan Profesor mówił, że w pierwszym etapie kryzysu Pani Merkel naciskała na to, żeby Grecja spłacała zadłużenie i równocześnie kupowała uzbrojenie od Niemiec. I to wszystko prawda, no ale naciski pani Merkel też wywołały ostrą ripostę greckiego społeczeństwa, które przez ostatnie 6 lat bardzo się zradykalizowało. Do ruchu, do głosu doszły bardzo radykalne partie, takie jak Syriza i Złoty Świt. No i efekty postępowania pani Merkel są takie, że jak przyjeżdża do Aten, to musi zamykać całe miasto, bo boi się zamachu, tak? Wydaje mi się też riposta do tego, że nie ma alternatywy do globalizacji. Wydaje mi się, że to jest trochę odważne stwierdzenie. Po pierwsze dlatego, że w krajach azjatyckich też rośnie nacisk na płace. I to nie jest tylko tak, że to są tylko protesty w Chinach. Protesty są też w Kambodży i są w Bangladeszu oczywiście. No to są dopiero początki i pierwsze jaskółki, ale no nie można chyba ich nie zauważyć. Do tego dochodzi delikatna kwestia jakości tych towarów. Do tego dochodzą ceny transportu i do tego dochodzą wewnętrzne koszty, tak? Bo jeśli transferujemy swoje fabryki za granicę, to nie mamy ich u siebie w domu i kraje takie jak Niemcy i Stany Zjednoczone powoli dochodzą do tego, że wolą wrócić te fabryki z powrotem do siebie. General Motors ostatnio chyba chciał wrócić z Chin do Ameryki, bo po prostu koszty opłaty zasiłków dla bezrobotnych są większe niż te niskie koszty płacy. I wydaje mi się, że podobną rzecz dostrzegli Niemcy, bo owszem był Hartz IV, ale po paru latach okazało się, że ci emeryci, którzy dostają emerytury z Hartz IV, muszą dostawać rozmaite dopłaty socjalne do tych emerytur, bo po prostu umarliby z głodu. I wydaje mi się, że no, długofalowym efektem Hartz IV jest taki, że trzeba było wprowadzić płacę minimalną w Niemczech. I wydaje mi się, że efektem Hartz IV jest to, że socjaldemokracja po raz pierwszy od wielu lat jest w koalicji rządzącej. Tak więc wydaje mi się, że no, każda akcja prowokuje reakcję i że no, jednak mimo wszystko powstanie jakaś alternatywa i dlatego ja pozwolę sobie być optymistą. A teraz pytanie no, do panów wszystkich, bo pan profesor był łaskaw powiedzieć, że pękł sojusz pomiędzy intelektualistami, robotnikami i
No ten sojusz doprowadził, to pęknięcie doprowadziło między innymi do kryzysu socjalnej Europy. No i to wszystko jest prawda, tylko że ograniczanie kosztów pracy i ograniczanie pracy etatowej sprawiło, że intelektualiści mają te same problemy co robotnicy, tak? Czyli też mało zarabiają, pracują na umowach śmieciowych, w związku z tym mają te same interesy co robotnicy i są takim samym prekariatem jak robotnicy. I wydaje mi się, że mają powoli dosyć tej sytuacji. No i odpowiedzią na to, że mają dosyć, jest właśnie powstanie Syrizy w Grecji. Jest Front Narodowy we Francji. I wydaje mi się, że w Polsce jest coś, co się nazywa Ruch Sprawiedliwości Społecznej, czyli no, organizacja Piotra Ikonowicza, która rośnie w tempie turbo, łączy intelektualistów, łączy robotników, łączy bezdomnych i łączy wszystkich, którzy są z różnego powodu wściekli. Czy to jest pani menadżer, która no, zarabia mnóstwo pieniędzy, ale cierpi na syndrom wypalenia, bo sobie nie radzi, czy to jest pan robotnik, którego wyrzucono z domu na bruk. Wszyscy są tak samo źli. No i tutaj mam takie pytanie, bo wydaje mi się, że bardzo podobna sytuacja była w Niemczech w latach 70., 60. Tam też była taka sytuacja, że młodzi ludzie w różnych tam Lehre, czyli absolwenci, zarabiali po 2-3 zł za godzinę, a no byli po prostu wykorzystywani, byli młodzi, byli wykształceni i bardzo radykalni. Początkowo angażowali się pokojowo w ruchy antyatomowe, no i w rozmaite ruchy pokojowe, ale ponieważ sytuacja się pogarszała i następowały różne prowokacje, takie jak na przykład śmierć Bena Onezorga, no to z tych młodych, zrewoltowanych wykształcił się RAF, tak? I pierwszym sygnałem tego RAF-u było podpalenie domu towarowego. Nie wiem, czy zwrócili Państwo uwagę, że tydzień temu polscy młodzi ludzie zajęli dom towarowy Smyk tutaj w okolicy. No i moje pytanie jest takie, czy ta trudna sytuacja i młodych, i prekariatu, i to, że oni są pozbawieni jakichkolwiek perspektyw i że przez to, że są młodzi, to też oczekują szybkich i radykalnych i prostych rozwiązań, czy to nie jest to niebezpieczeństwo, które sprawi, że no, powstaną takie miejskie partyzantki jak w latach 60., 70. Dziękuję bardzo. Zbierzemy kilka pytań. Ja mam dwa pytania. Może najpierw do pana Chorzeckiego. Darf ich in Deutsch, bitte auf Deutsch? Herr Chorzecki, warum soll denn im Moment der Wohlfahrtsstaat nicht mehr zu finanzieren sein, wenn wir in den letzten 20 Jahren keine Reallöhneverbesserung hatten und zum anderen die Arbeitsproduktivität mindestens um 2% jährlich steigt? Das sind 60% oder 40%. Und warum soll jetzt plötzlich in dieser Situation der Wohlfahrtsstaat, so haben Sie es gerade gesagt, nicht mehr zu finanzieren sein, ist mir unverständlich. Das ist eins. Zwei, warum Sie stellen im Moment dieses Verhältnis von SPD, CDU, von Arbeiterschaft zu Kapital als ein unheimlich harmonisches dar. Es gibt hier ein Problem, man muss sich nur zusammensetzen und man kommt irgendwie zurecht. Das stimmt doch nicht. Die deutsche Harmonie wurde doch, oder sind Sie vielleicht meiner Meinung, wurde doch erkauft dadurch, dass die Exportüberschüsse zu hoch sind. Die deutsche Harmonie wurde erkauft für den Preis der Krise in Griechenland und in den zumindest in den südlichen Ländern von Europa. Und das soll man doch zugeben. Und eine, jedno pytanie mam do pana profesora Roszatyńskiego. Proszę pana, naprawdę byłbym bardzo wdzięczny, gdybyście państwo, chyba się pan inaczej myśli, żebyście raz państwo przyznali, że na początku tej transformacji też robiliście błędy i żeby pan też określił, co można było naprawdę było robić lepiej, co by pan dzisiaj inaczej robił, bo pan profesor Ost ma inną wizję, jak można było przeprowadzić tą transformację, można było ją robić na spółdzielczości i tak dalej. Dlaczego czy pan naprawdę robiłby dzisiaj w tym miejscu, co pan wówczas był, co innego? Bo ta koncepcja Jacka Kuronia i to jest jakaś taka tajemnica, nikt nie chce tego powiedzieć. Czy można poprawić system na tle charytatywności? I to był jego poniedziałkowy, jak gdyby wypowiedzi przede wszystkim. Był naprawdę naiwny. I do tej pory nie rozumiem, dlaczego człowiek o takim wykształceniu tej naiwności po prostu uległ. Dziękuję.
Jeszcze Paweł Zawoński. Czy mam jeszcze pan i pan? Ja jestem socjologiem, Paweł Zawoński, ale ostatnio szczególnie mi jest bliski problem, którego państwo w ogóle nie poruszyli, to znaczy skąd wziąć w ogóle na to państwo socjalne, czyli kwestie redystrybucji społecznej i kwestie systemu podatkowego. W Polsce akurat to wygląda dość nieciekawie, ponieważ chyba jesteśmy jedynym krajem, w którym zlikwidowano w ogóle progresywne stawki podatkowe i w tej chwili mamy tylko liniowe. W związku z czym nie ma możliwości redystrybucji. Z tego co wiem, to w innych państwach też zaczyna być stosowana taka polityka. W Wielkiej Brytanii rząd Camerona tnie podatki korporacyjne, a przy jednoczesnych cięciach właśnie socjalnych. Czemu sprzeciwia się, z tego co wiem, polityka Szkocji? Ciekawy jestem, jak wygląda sytuacja w Niemczech, jeżeli chodzi o rozwój systemu podatkowego właśnie w celach obrony państwa opiekuńczego. Czy tak jak w Polsce jest taki nacisk, żeby redukować podatki, obciążenia pracodawców, korporacji przede wszystkim, i utrzymywać system podatkowy na barkach pracowników i konsumentów. Tu zwłaszcza wprowadzenie w latach chyba 70. tego francuskiej zarazy pod tytułem podatek VAT mogło mieć wpływ szczególny na sytuację budżetu państwa niemieckiego. Jeszcze jedno. Słucham? Okej, to jeszcze. Możemy jeszcze jedno? To. Ja nazywam się Włodzimierz Pańków, jestem socjologiem. Świadkiem i, że tak powiem, uczestnikiem tej transformacji od samego prawie początku. I co bym chciał to powiedzieć? No socjal to jest przede wszystkim zatrudnienie możliwe wysokie, stabilne, bezpieczne i oczywiście płace w miarę znośne. I tylko na tym można budować prawdziwy socjal. Tutaj na ścianach wiszą bardzo ciekawe cyfry, które znam od dawna, które pokazują, co się stało w tym zakresie. Pod wpływem tej takiej transformacji prowadzonej jednak nie przez Trzeciakowskiego, tylko przez Balcerowicza, Dąbrowskiego, Marka i tam i pod kierunkiem Zaksa i tak dalej. Ja pamiętam pierwsze zdziwienie straszne, kiedy dostaliśmy eurosondaż 10 lat temu, mniej więcej jak wchodziliśmy do Unii Europejskiej, że tylko połowa Polaków pracuje w wieku pracującym. Skandynawia pod tym względem biła nas chyba o 20%. Rok później stwierdził Hausner, znany państwu ze słyszenia przynajmniej, że polska transformacja cały czas znajdowała się w kolejinach bezzatrudnieniowego wzrostu. Ta książka jego wyszła w 2006 roku, więc jakby spitował prawie 20 lat transformacji. No i miesiąc temu w Fundacji Batorego na imprezie poświęconej też Kuroniowi jego przyjaciel od dawien dawna, Karol Modzelewski, powiedział, że Polska w czasie 25 lat straciła 4,5 do 5 milionów miejsc pracy. No jak można tutaj mówić w ogóle w wypadku Polski o jakimkolwiek socjale, tym bardziej, że przez cały ten czas nie było u nas partii, która by reprezentowała robotników czy pracowników, bo komuniści się nawrócili na neoliberalizm. Próba budowania partii socjalistycznej, w której uczestniczyłem, czyli pierwszej Unii Pracy, nie powiodła się, następna to już była zupełnie inna. No i na dobrą sprawę związki zawodowe, tutaj cyfra jest, 10% pracowników należy do związków zawodowych, więc nawet trudno mówić o przybudowie, panie profesorze Osiatyński, z którym kiedyś współpracowałem, tylko o odbudowie po prostu związków zawodowych, jeżeli to jest jeszcze możliwe. Raczej wątpię, żeby to było możliwe. Więc tutaj są gigantyczne przed nami wyzwania
sięgające, że tak powiem, no, gruntu. I z spółdzielczości się mówi, no myśmy byli doradcami ruchu samorządowego, który został zamordowany, mniej więcej, a trwało mimo jakieś tam 14-15 lat. I też nikt już o tym teraz nie wspomina. I kwituję to, podsumowując. Największą tragedią jest to, że my nie mamy pamięci kompletnie o tym, co się działo z nami od tych 25-30 lat. Niech się młodzi nauczą, uczą, czytają i szukają właśnie jakby prawdy o tej historii. Dziękuję bardzo. Może zacznijmy od pytania, czyli czy jest, zbiera się jakaś masa krytyczna, grozi jakiś wybuch, tak podsumuję, uproszczę to pytanie. Profesor Osiatyński, pierwszy z lewej. No ja nie jestem politykiem ani socjologiem, są tu także na sali lepsi. Mi się zdaje, ja w tej części pierwszej powiedziałem, że to jest to niebezpieczeństwo rosnącego udziału ludzi, którzy się czują odepchnięci przez system. I nie jest bynajmniej tak, jak pani tutaj optymistycznie mówiła, no to jest szansa dla lewicy. Dlatego, że ja nie jestem pewien, czy bym się podpisał pod czego dowodem są wybory do Parlamentu Europejskiego, które bynajmniej nie socjaldemokracja wygrała. Tylko jeżeli możemy mówić, a wszyscyśmy wierzyli, czy też znaczna część osób, prawdopodobnie także obecnych tu na tej sali, wierzyła, że to wygra socjaldemokracja, a naprawdę największym zwycięzcą są różnego rodzaju ruchy takie nacjonalno, narodowo anarchistyczne, prawda? I jeśli pani pozwoli, tak? Więc mnie się zdaje, że to jest to niebezpieczeństwo, tak? I ja tutaj nie widzę wielkiego sukcesu socjaldemokracji, chociaż bardzo bym chciał, żeby było tak, jak pani mówi, ale fakty nie całkiem są z tym zgodne. Teraz jeśli chodzi o To jest to narastanie. Jeśli pani pozwoli, to już przejdę pod tutaj, bo także kilka innych pytań do mnie mogę, tak. Koszty rzeczywiście w krajach Azji też rosną, ale jest tak olbrzymi dystans. Nie jest sprawą przypadku, że od kilku lat, dziesięciu lat mniej więcej, w Stanach Zjednoczonych powiada się na chińskie produkty. Trzeba nałożyć takie obciążenia na rynku amerykańskim, które będą wyrównywały koszty ubezpieczeń społecznych, zdrowotnych i innych, których nie ma w Chinach, żeby to było, żeby była uczciwa konkurencja. Ale to jest bardzo trudne do przeprowadzenia, zwłaszcza kiedy hamuje się wzrost płac, w gruncie rzeczy ta middle class w Stanach Zjednoczonych została wypchnięta. Prawda? I żeby utrzymać jakikolwiek normalny standard życia tych ludzi, trzeba było wprowadzić tani import, prawda, niższej jakości produktów z Chin. Więc jeśli chodzi o panią Merkel, to jest tak, to jedno z drugim nie jest sprzeczne, prawda, tylko że ona mogła zachęcać, prawda, i stawiać takie warunki i że to jest ta reakcja, ale jak już powiedziałem, nie tej reakcji chcielibyśmy oczekiwać, prawda, i pewnie pani też jej nie oczekuje. Czy jak można było inaczej, prawda? To jest tak, że pytanie, które było zadane przez drugą osobę i także trochę tutaj podniesione przez pana profesora Pańkowa. To jest tak, ja uważam, że nie można było. Ja uważam, że nie można było. Że można było, mógł być trochę inny kurs, mogliśmy wprowadzić, ta terapia szokowa mogła być mniej ostra. Prawdopodobnie co do PGR-ów mogła być inna polityka, prawda? W wielu miejscach można było prowadzić tą inną politykę. Ale jeśli chodzi o podstawowy trzon, i my
myślę, że tak Jacek Kuroń, bo on jest głównym bohaterem tego spotkania, prawda? Też tak myślę. Też tak myślę. Jeśli chodzi o to, skąd wziąć na pieniądze na wydatki socjalne i system podatkowy. Pan ma absolutnie rację. Rzeczywiście to jest tak, że mamy system podatkowy. Nie ma podatku od nieruchomości. I nie można go wprowadzić. Prawda? A to jest w gruncie rzeczy najbardziej taki samoistny, progresywny podatek. Od momentu, kiedy pan profesor Modzelewski coś tam powiedział, jakieś głupstwo na temat tego, ile on miałby wynosić, to politycznie jest trud. Tak? Jeśli chodzi wreszcie o ostatnie pytanie, Włodku, twoje. Modzelewski jednak, jak go cytujemy, to warto też powiedzieć, że tenże Karol... A, nie, ja mówię teraz o Karolu Modzelewskim, bo poprzedni był Witold Modzelewski, a teraz mówię o Karolu, tak. Karol w tej swojej książce także pisze z jednej strony o tych 4 milionach, o których straconych miejsc pracy, ale pisze też on, że też nie widział innej alternatywy i nie widzi innej alternatywy. Tak napisał? Napisał. Musisz to przyznać. Dzięki. Dobrze, to jest sprawa otwarta, ale jak go powołujesz, to go powołaj także to. Tak, nie, mam to napisane. Nawet chciałbym najpierw tylko chwilowo odwołać się do tego, co pan Perecki, jeżeli dobrze pamiętam, Horzecki. Tak, jak on mówił o to, że no, czyli bardziej optymistycznie, że można wyjść z alternatywą, jeżeli bardzo się stara i że on jest świadkiem tego, że wiele razy uzgodniono w końcu. Ja myślę, że to też trochę jest zależnie od modelu gospodarczego, bo akurat Niemcy wybrali taki model gospodarczy, gdzie konkurują według doskonałości. Czyli w tym sensie, że zawsze starają się mieć no, bardzo kwalifikowaną załogę ogólnie i myślą o tym, jak właśnie produkować najlepsze produkty. W Stanach Zjednoczonych jest inaczej, tylko no, Stany Zjednoczone te dwie najwyższe przemysły eksportowe to są broni i Hollywood. Tak? Czyli to zarabiają jak najbardziej, jak najwięcej. Oczywiście już nie produkują telewizorów, samochody, owszem, ale większość w tej chwili są własnością albo półwłasnością nie Amerykanów. Ale jakie to ma znaczenie w tym kontekście? To znaczy ma znaczenie w tym, że akurat niemiecki system bardziej sprzyja współpracy na poziomie zakładu niż inne systemy, które nie starają się produkować najlepsze produkty, a bardziej opowiadają za usługi i tak dalej. Więc, ponieważ potrzeba jest nie tylko kwalifikowana załoga, ale też zadowolona załoga. Tak jak właśnie Japonia konkurowała się też właśnie na tą płaszczyzną. Właśnie dlatego to jak słyszę, że on mówi, że zawsze można osiągnąć kompromis, myślę, że rzeczywiście to jest o wiele łatwiej, no bo też bo to też sprzyja zyskowności dla właścicieli tam bardziej niż amerykańskich właścicieli. Więc to jedno. Możemy oczywiście wrócić do tego. Profesor
Oświatyński mówił, że związki zawodowe to niekoniecznie są rozwiązaniem. Owszem, to jest całkowite prawda. Natomiast mamy tutaj bardzo złożoną sytuację, czyli między innymi z powodu erozji związkowości, z powodu i globalizacji, i ataków na związków, to rzeczywiście w tej chwili związki bardziej są bardziej elitarne związki niż były w przeszłości. Więc siłą rzeczy teraz, jak mają bronić społeczeństwo związki zawodowe, to oczywiście to jest podejrzana sprawa, bo oni ogólnie rzecz biorąc muszą w pierwszej kolejności bronić siebie. Ja natomiast myślę, że to jest taka właśnie wielka pułapka, czyli akurat to znowu, to jest sytuacja w Stanach Zjednoczonych, kiedy od czasów Reagana była wielka nagonka na związku w sferze prywatnej, który doprowadziła do tylko znikomego procentu związkowości w sferze prywatnej. Główna część związkowości w Stanach to jest w budżetówce, w sferze publicznej. Teraz właśnie od czasu, może Państwo pamięta sprawa w Wisconsin z 3 lata temu, kiedy jakby z dnia na dzień gubernator doprowadził do zerwania umów z nauczycielami, z publiczną sferą, mówiąc właśnie, przekonując wyborców, jak to jest możliwe, że teraz człowiek, który pracuje na budżecie państwa, zarabia więcej niż ludzie prywatnie. Czyli wcześniej akurat unicestwione związki w sferze prywatnej, żeby teraz powiedzieć, no trzeba zniszczyć związki w sferze publicznej, ponieważ oni zyskują. Więc rzeczywiście tak, związki są w takiej trudnej sytuacji, ale ja jakbym, oczywiście trzeba wywierać presję na związków, ale ja bym starał się przeciwstawić się. Ale to jest specyficzna sytuacja w Stanach Zjednoczonych, a czy w Polsce? Nie, no w Polsce tak samo, no przecież nie, no w Polsce jak najbardziej, no Solidarność od związku, który zrzesza prawie 10 milionów członków, albo w 90 roku prawie 3 milionów członków razem z OPZZ miał tyle. Potem jak te związki nie bardzo broniły samych związków na początku, i to jest złożone sprawy, pisałem w tej książce, nie wrócę do tego w tej chwili, ale to doprowadziło też przez samodziałalność związków i też przez prywatyzację gospodarki, że jest o wiele mniejszy członkostwo w związku, więc oni też są traktowani jako elitarne, jak Solidarność coś mówi do społeczeństwa, no to jest trudno dla wielu ludzi, którzy są, wielu Polaków, którzy już widzieli, że Solidarność ich nie bronił tak bardzo od tych wielu lat. Jeśli mogę szybko, właśnie no były inne pytanie, czy pani właśnie, żebym właśnie wziął tę część, ostatnią część pani pytania, czyli trudny system. System jest trudny i trudny sprawy dla wszystkich. Prekariat w różnych sferach i czy akurat wobec tego miejskie partyzanty powstaną. No i profesor Oświatyński już właśnie opowiadał, że w pewnym sensie akurat powstają, tylko że w kamuflażu prawicy, no, który rzeczywiście, no niestety, akurat jeżeli mam rację, że socjaldemokracja ustabilizowała demokrację, liberalną demokrację po II wojnie światowej, to wtedy prawica może mówić, że od 60 lat akurat panuje lewica. Więc od 2-3 pokoleń. Więc oni mogą mówić, że no,
myśmy, że nie próbowano alternatywy prawicowej już od dawna. No i teraz właśnie mamy jakąś receptę. I niestety to dociera do uch bardzo wielu ludzi. Trzeba jak najbardziej przeciwstawić się temu. No ale właśnie też pod tym względem jestem na krótką metę jakoś pesymistą. No, oni nie mają planu, jak z tym się uporać, ale ja przyznaję im, że jak oni mówią, że były jakieś tam lewicowe alternatywy, ja akurat przyznam im rację. Więc oni wcale nie mają alternatywy, ale myślę, że wielu ludzi to kupują, że jest. Krótko, czy alternatywa była możliwa? Mimo tego, co powiedziałem, to ja też jakoś uważam, że w 1989 roku był bardzo trudny. Czyli ja odwołam się do spółdzielczości, która mogła jakoś pomóc, ale nie mogło być totalnym systemowym rozwiązaniem, ponieważ już system międzynarodowy był zupełnie inny. W 1989 roku to już nie były takie lata jak w 1980, kiedy powstała Solidarność. W 1980 jeszcze socjaldemokracja trzymała się jakoś nieźle. Jeszcze Thatcher dopiero objęła władzę, Reagan jeszcze nie. Następnego roku francuski prezydent, Mitterrand wygrał, proponując jakieś socjalistyczne rozwiązanie, od których oczywiście wycofnął 2-3 lata później. Już w 1989 roku obowiązywał taki waszyngtonski konsensus i akurat Polska miała długów i te sfery międzynarodowe wymagały ostrej prywatyzacji. Więc gospodarki skandynawskie były też w trudnej sytuacji i nie bardzo poszły z tym. Oni nie proponowały Polsce lub innym krajom, czy zróbcie tak jak u nas, a my was uratujemy. Ostatnie pytanie, czyli od Włodka Pankowa. Co, ja mogę tylko potwierdzić, czyli rzeczywiście mamy do czynienia z tym wzrostem bez prac i to da się widzieć wszędzie. To oczywiście doprowadza do tej niesamowitej, nieprecedensowej nierówności, z którymi mamy do czynienia w tej chwili. Między innymi, czyli skąd wziąć dla państwa opiekuńczego. Myślę, że rzeczywiście trzeba jest dużo, często powtarzać się o tych niesamowitych i zupełnie niekoniecznych rosnących nierównościach, które akurat nie mają duży sens ekonomiczny. To właśnie to jest taki moment kulturowy, kiedy właśnie im się wydaje, czyli świat biznesu zakłada, że potrzebujemy tych miliardów, żeby przetrzymać. No i to jest duża część ideologii, trzeba przeciwstawić się tego. Ewentualnie też z tego powodu mogą być trochę zasoby. Jeszcze słowo tylko profesor. Ja chciałem bardzo przeprosić pana doktora Chorzeckiego i krótkie sprostowanie, ale ono się wiąże z tą alternatywą. Tak? Sprostowanie w stosunku do siebie. Otóż mnie się zdaje, że alternatywy w sensie systemowym, potrzeby przywrócenia równowagi i zmian strukturalnych nie było. Ale nie chciałbym, żebyście państwo zrozumieli, że nie było alternatywy, jeśli chodzi o ten sam projekt krótkookresowego przywrócenia równowagi. To jest to, o co myśmy się spierali. I to była różnica głębokości spadku PKB i głębokości bezrobocia, na co wskazywał w raporcie, który przytaczałem, pan profesor Łaski, prawda? Więc to nie jest tak, że to było zupełnie, tak powiem, obojętne. Tak, w tej przestrzeni można było próbować, tak powiem, trochę innej polityki,
ale nie jeśli chodzi o to rozwiązanie ten i jeśli chodzi o ten bezzatrudnieniowy wzrost. Nie jest prawdą, wbrew temu, co się dzisiaj powszechnie twierdzi, że w Europie, także w Polsce jesteśmy skazani na długofalowy, na długofalową niską dynamikę wzrostu. Ale będziemy na nią skazani, jeżeli będzie postępowała ta, będą postępowały, utrwalały się te zmiany w podziale dochodu narodowego na niekorzyść płac i na korzyść zysku. Przepraszam bardzo, że... Pan doktor Horsecki na koniec, optymistycznie, jak się domyślam bardziej. Ich fange mal noch mal mit den Stadtguerillas an, die gerade an die Wand gemalt worden sind. Ja, die gibt es da vereinzelt und man muss sich mit denen auch auseinandersetzen. Aber ich finde, das ist auch eine Herausforderung der Verantwortlichen vor Ort, in den Kommunen. Man muss sich mit diesen Menschen, die prekäre Arbeitsverhältnisse haben, auseinandersetzen und ihnen eine Perspektive bieten, dass sie nämlich da rauskommen. Eine Aufgabe der Gewerkschaften. Und weil vielleicht der Eindruck entstanden ist, ich würde dazu neigen, Gewerkschaften zu glorifizieren, ich bin weit davon entfernt. Dazu war ich viel zu lange selber im Apparat, um zu wissen, welche Fehler sie auch machen. Aber ich glaube, das ist zum Beispiel so eine Herausforderung, sich mit prekären Arbeitsverhältnissen auseinanderzusetzen. Meine Sorge eigentlich bei Rechten ist zurzeit weniger das Potenzial aus prekären Arbeitsverhältnissen, sondern so aus dem aufgeschreckten Bürgertum, die vielleicht in Europa, in der fernen Entscheidungswelt oder in zu großen sozialen Wohltaten, vermeintlich sozialen Wohltaten, einen Angriff auf ihren Status erleben und sich deswegen auch hinter rechten Parolen verbergen und dann hinterher marschieren. Jedenfalls beobachte ich das bei unserer eher konservativen rechten Organisation AfD, die jetzt ins Europäische Parlament eingezogen ist. Den Vergleich zu RAF in den 60er Jahren würde ich mit Verlaub nicht so führen, weil die Zielsetzung und auch die Rekrutierung der Menschen, die damals zu Terroristen geworden sind, eine völlig andere war. Das war, hatte auch etwas zu tun mit den verkrusteten Strukturen der 50er, 60er Jahre. Da gab es eine allgemeine Rebellion gegen Herrschaftsverhältnisse. Und das hatte weniger etwas mit prekären Arbeitsverhältnissen und dergleichen zu tun. Ich bin da kein Spezialist, aber ich glaube, das sagt mir mein Bauchgefühl, da wäre der Vergleich dann, glaube ich, doch nicht ganz richtig. Dann würde ich ganz gerne nochmal zu dem Wohlfahrtsstaat angehen. Ich habe vorhin nicht gesagt, und das will ich ausdrücklich nochmal richtig stellen, dass Deutschland nicht in der Lage wäre, den Wohlfahrtsstaat zu finanzieren. Sondern ich habe erzählt von dem öffentlichen Druck, dem herbeigeschriebenen Druck auf Politik, Einschnitte in den Wohlfahrtsstaat vorzunehmen. Und sie mussten damals in irgendeiner Weise auf diesen öffentlichen Druck reagieren. Und wir haben damals, das glaube ich jedenfalls, ihn aber nicht verbunden mit einem Einschnitt in die Substanz des Sozialstaates. Das ist aus meiner Sicht kein Einschnitt. Ich könnte jetzt stundenlang über das wunderbare Verhältnis zwischen Arbeitslosenhilfe und Sozialhilfe reden. Es war mal eine gewerkschaftliche Forderung, beide staatlichen Leistungen zusammenzuführen. Und wir haben damals einer großen Gruppe von Menschen, die damals unter Sozialhilfe litten, mit einer Anhebung auch tatsächlich einen besseren Lebensstandard ermöglicht. Ich könnte das jetzt stundenlang so ausführen, weil ich damals auch ein bisschen dabei war und deswegen das auch, vielleicht nehmen Sie es mir nach, dann auch ein bisschen verteidige. Ich würde weit davon entfernt sein zu sagen, alles das, was wir damals gemacht haben, war richtig, ganz im Gegenteil. Da haben wir sicherlich auch Fehler gemacht. Politik macht auch Fehler, aber man muss sie auch, wenn man sie erkannt hat, korrigieren. Aber an der Ecke zum Beispiel würde ich sie nicht korrigieren wollen, weil sie unterm Strich, glaube ich, richtig war. Ja, es ist richtig, wir haben hohe Exportüberschüsse, gar keine Frage. Aber das haben wir schon historisch gesehen, nicht erst seit die EU-Krise oder die Verschuldenskrise stattgefunden hat, sondern wir haben sie schon immer. Wir haben immer einen großen Exportüberschuss gehabt und das hängt mit vielem zusammen. Unter anderem mit dem banalen Zustand, dass wir zum Beispiel sehr viele Messen haben. Wir sind sehr nah an Nachfrage dran. Wir haben eine Facharbeiterschaft, die Innovationen im Prozess organisiert.
Jeden Tag schrauben die an irgendwelchen Schräubchen in dem Prozess der Produktion und machen da jenseits von Hochschulen richtig in Prozessinnovation. Das ist einer der großen Vorteile. In meinem Land, Bundesland, gibt es 765.000 Unternehmen. Das ist ein kleines Bundesland, sind nur knapp 17 Millionen Einwohner. Wir haben, glaube ich, nur eine ganz überschaubare Zahl von Unternehmen, die mehr als 500 Beschäftigte haben. Das heißt, unsere Struktur, unsere Wirtschaftsstruktur ist extrem flexibel und dadurch, dass die Nähe zwischen Management und Arbeitnehmern da sehr nahe ist, kann man auch ganz anders zusammenarbeiten. Das ist auch eine der Bedingungen für Konsens, dass man da sehr nahe miteinander zusammenarbeitet. Ich könnte stundenlang jetzt über die Vorteile reden, die diese Struktur bietet. Und ich will sagen, es hängt eben nicht nur an dem Export, der da die Zusammenarbeit zwischen den unterschiedlichen Interessengruppen bei uns im Lande begünstigt. Aber es tut es auch. Auch das, ich leugne nicht, dass wir natürlich auch mit unseren Exportmöglichkeiten auch Konsens mitfinanzieren können. Die französische Produktivität ist genauso groß oder größer. Ja. Und trotzdem sieht Frankreich ganz anders aus. Ja. Das ist bewahrheitet. Das bestreite ich gar nicht. Und ich tut mir leid, dass es in Frankreich eben nicht so gut ist. So, ich kann aber nichts dafür, ehrlich gesagt, sondern wir versuchen selber gut zu sein. Und wenn es woanders Probleme gibt, muss man sich da selber helfen. Ich habe da keine Ratschläge zu erteilen. Dann ist die Frage gestellt worden zur Umverteilung. So meine Beobachtung ist, in fast allen entwickelten Ländern gibt es tatsächlich eine Tendenz des Auseinanderentwickelns von Einkommen. Sie haben eine richtige Konzentration bei Einkommenszuwächsen. Und zwar weltweit. Also Sie haben in den USA haben Sie das, in Frankreich haben Sie das, jetzt haben Sie auch in Deutschland, auch bei uns in besonderer Weise. Und ich weiß, sage ich ganz offen, dazu bin ich auch zu wenig Experte, keine Lösung. Ich habe nur so gelernt, egal wie man das Steuersystem strickt, offensichtlich kann das Steuersystem diese ungerechten Umverteilungsprozesse nicht richtig korrigieren. Das wäre vermutlich mal der Schweiß der Edlen wert, darauf eine Antwort zu finden. Ich weiß dazu leider keine. Dann ist die Frage gestellt worden, Bedeutung von Mehrwertsteuer in Deutschland. Die hat zugenommen. Indirekte Steuern haben deutlich zugenommen. Trotzdem, ein Großteil unseres Einkommens, staatlichen Einkommens, wird aus der Einkommensteuer und der Lohnsteuer erwirtschaftet. Das heißt, die Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer zahlen zunehmend auch einen höheren Teil des Staatsaufkommens. Ich will vielleicht noch eine kleine Geschichte erzählen, die auch zu den Hartz-IV-Reformen gehört. Damals gab es auch die Frage einer Absenkung der Unternehmenssteuer, der Körperschaftssteuer in Deutschland. Und das hat damals die Regierung auch durchgesetzt gegen den großen Protest auch von Gewerkschaften und auch, sagen wir, auch ich persönlich gegen meinen Protest. Ich habe mich dann allerdings in den Jahren danach eines Besseren belehren lassen müssen. Es geht nicht um die Frage von Steuersätzen, sondern es geht um die Frage um die Bemessungsgrundlage. Und wir haben seit dieser Zeit ein jährlich steigendes Steueraufkommen des Staates. Das steigt immer weiter. Wir haben eine Rekordsteuereinnahme in Deutschland zurzeit. Und das, obwohl wir damals die Steuersätze abgesenkt haben. Das hängt vielleicht auch ein bisschen damit zusammen, dass es ein bisschen weniger Kapitalflucht gibt, als es damals der Fall gewesen ist. Myślę, że się nagadaliśmy. Bardzo Państwu i Panom dziękuję. No oczywiście wniosków nie podsumuję tu błyskotliwie w żaden sposób tej debaty. Jest nawet wśród panelistów różnica zdań co do tego, jak duży, czy jest w ogóle kryzys socjaldemokracji i wartości i rozwiązań, które proponują. Wydaje się, że związki zawodowe jednak wciąż są kluczowe dla rozwijania tych projektów. No i chyba debaty, przynajmniej tak mi się wydaje, że w Polsce to jest wniosek, do którego możemy dojść, że przynajmniej zaczynamy rozmawiać w ostatnich latach i bardziej różnorodne i alternatywne opinie wysłuchać. Bardzo Państwu dziękuję i bardzo Panom dziękuję. To ja jeszcze chciałem podziękować Agnieszce Lichnerowicz i chciałbym Państwa zaprosić jutro na godzinę 19:00
na dyskusję z Marcy Shore i Jarosławem Hrycakiem, a w sobotę na plac Defilat o godzinie 10:00 wydarzenie związane z bardzo ważnym miejscem dla Jacka Kuronia, mianowicie z Ursusem.